Cała wolność. Ok, jest nowy miesiąc, więc zaczynamy nowe studium. Nie wiem, jakie jest najdłuższe studium, które ty byś sobie mógł wyobrazić. Jaki temat pomyślałbyś, że można rozstrzygać najdłużej. Natomiast wydaje mi się, że to jest temat, który nigdy się nie kończy. Ja chciałbym rozpocząć takie... To jest i nauczanie, i coś, co ma być pomocne po prostu każdemu z nas, jako tytuł, gotowi udzielić odpowiedzi. Gotowi udzielić odpowiedzi. Co ja mam na myśli? Mam na myśli, jakie potencjalnie pytają różne pytania podczas ewangelizacji, czy podczas naszych rozmów osobistych i jak potencjalnie możemy na to wszystko odpowiedzieć. I tak jak mówię, to jest temat tak duży, ludzie pytają o tak wiele rzeczy, że prawdę powiedziawszy ten temat nigdy się nie kończy, bo ilość tych pytań nie ma końca. I takie jest tak naprawdę to nauczanie, takie jest to studium. I chciałbym, żeby na początku każdego tego nauczania, czyli co tydzień, ja chciałbym przedstawić jeden werset, który mówi o tym, dlaczego akurat miałbym korzystać ze Słowa Bożego, udzielając różnych odpowiedzi. I dzisiaj chciałbym zacząć od 1 Piotra 3,15. 1 Piotra 3,15. Jest to bardzo znamienity werset, który mówi o tym, że powinniśmy być gotowi do czegoś. 1 Piotra 3,15. Więc dlaczego akurat Słowo i dlaczego tak powinniśmy postępować? Wydaje mi się, że Piotr daje dobry argument i nie tylko Piotr, jest wiele takich wersetów. 1 Piotr 3,15. Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei z łagodnością i bojaźnią. Więc to, co Piotr powiedział, on powiedział, okej, słuchaj, ty jako chrześcijanin, ty powinieneś być człowiekiem, który jest gotowy udzielić odpowiedzi. Amen. Powinieneś wiedzieć, co powiedzieć, dlaczego ty masz nadzieję, co się z tobą stanie. I to jest również to, co dzisiaj mówiliśmy. Dlaczego ty masz nadzieję, że ty zmartwychwstaniesz? Dlaczego ty masz nadzieję, że ty nie zginiesz wraz z tym światem? Dlaczego ty masz nadzieję akurat w Bogu? Co on takiego zrobił? Każdy z nas, Piotr mówi, okej, zauważ ważną rzecz. Piotr nie mówi, wiesz co, niech twój pastor będzie gotowy. Piotr nie mówi, wiesz co, niech twoja mama będzie gotowa. Piotr mówi, hej, posłuchaj, bądź zawsze gotowy udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od ciebie. Więc naturalną rzeczą jest, że ludzie będą domagali się odpowiedzi od nas. Dlaczego ty tak, dlaczego nie, dlaczego tam, dlaczego tak i tak dalej. Powinniśmy być zawsze gotowi. Mi się to kojarzy troszeczkę z żołnierzem izraelskim, który zawsze miał być gotowy do walki, miał stanąć i miał być gotowy do zrobienia tego, tak? Nikt nie mógł pójść za nich, oni musieli pójść, pomimo tego, że Bóg często walczył za nich, ale oni musieli pójść do tej walki. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Piotr mówi, bądź gotowy. I on mówi... W nadziei, z łagodnością i bojaźnią. On mówi, pamiętaj jednocześnie, kto jest twoim Panem, kto jest twoim Bogiem. Rób to z bojaźnią. Nie musisz uważać się za ważniejszego i wyższego od innych. Rób to z bojaźnią i rób to jednocześnie łagodnie. Tak? Po drugie, ja bym chciał powiedzieć, że każda rozmowa, każda ewangelizacja, każda twoja okazja doświadczenia o Chrystusie jest inna. Nie ma praktycznie dwóch identycznych rozmów. Są różne okoliczności, w których się spotykamy, prawda? I jak wychodzisz na ulicę, są czasami inne okoliczności. Kiedy ty masz okazję z kimś porozmawiać gdzieś tam w sklepie, są inne okoliczności. Kiedy ty rozmawiasz w swoim domu, są inne okoliczności. Te okoliczności zawsze będą rzutowały, że ta rozmowa będzie miała troszeczkę inny charakter. Ona będzie wyglądała troszeczkę inaczej. Atmosfera może będzie inna, charakter tej rozmowy będzie inny. I ja chcę ci powiedzieć, że jest coś takiego, co po prostu nazywa się prowadzeniem ducha.
I prawdę powiedziawszy, jest często ciężko mi wytłumaczyć, dlaczego akurat dzieje się tak, a nie inaczej. Co ja mam na myśli? Dostaję na przykład pytanie od kogoś i odpowiadam w dany sposób, tak? Używam na przykład tego, tego i tego wersetu. Ale dostaję takie samo pytanie czasami od kogoś innego albo gdzieś indziej i wcale nie przychodzą mi te same wersety do głowy, albo mówię, okej, ja nie chcę powiedzieć w tym momencie o tym, chcę o tym. I jest coś, że musimy nauczyć się polegać na duchu. Jest coś, że musimy nauczyć się, że to, że nie daliśmy identycznej odpowiedzi jak poprzednio, nie znaczy, że jest źle i błędnie. Może właśnie ta odpowiedź miała być taka. Więc to jest druga rzecz, którą ja chciałbym powiedzieć, czyli o duchu, że on prowadzi tą rozmowę. I muszę się nauczyć i zaufać jemu, że warto być przygotowanym, ale z drugiej strony pamiętaj, że ty nie masz mocy zbawić tej osoby. Więc musisz zaufać, że duch użyje słowa, którego używałeś, i on wykona dzieło. Tak? Nie mogę zaufać swoim własnym siłom, bo kiedy zaufam swoim własnym siłom i możliwościom, to mi mówi, okej, to jest stracone najprawdopodobniej. Więc zobacz, dlaczego o tym duchu mówię. Dzieje apostolskie, 6 rozdział, 10 werset. Dzieje 6, 10. Szczepan, kiedy stoi i odpowiada również przed radą. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którym mówił. Więc widzimy, że był człowiek, który nie był uczonym człowiekiem. I pomimo tego, że nie był uczonym człowiekiem, ludzie, kiedy on mówił prawdę, kiedy on wykładał im Słowo Boże od początku i nie mówił o wielkich skomplikowanych rzeczach. Mówił o tym, jak Abraham wyszedł z tej ziemi, poszedł do tej ziemi, co się działo z ludem izraelskim na pustyni. Później zaczyna mówić o Mesjaszu, który był zapowiedziany, który przyszedł. I ludzie nagle, jest powiedziane, że ludzie nie mogli sprostać. To mi pokazuje, że prawda broniła się sama. Z powodu tego, że Szczepan używał prawdy i mówił w prawdzie, i po prostu ona broniła się sama. I to jest coś, na co powinniśmy na pewno zwrócić uwagę i również mieć poprawkę. I od razu 7,51, jedna strona dalej. 7,51 jest napisane: ludzie twardego karku, nieobrzezanego serca i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i wy. Więc chciałbym pokazać drugą stronę. Druga strona jest taka, że pomimo tego, że Słowo Boże jest głoszone, będą ludzie, którzy będą ludźmi twardego karku i zawsze będą się sprzeciwiali temu, co jest powiedziane. Będą ludzie, którzy powiedzą wam tak, proszę Pana, ja wierzę, że Biblia jest prawdziwa i co tam jest napisane, ale w to, co Pan mówi, ja nie mogę wierzyć, tak? I niestety to jest to, co jest tutaj powiedziane. Będą ludzie twardego karku, którzy zawsze będą sprzeciwiali się duchowi. I nie ma sposobu na to, że tak powiem. Więc miejmy to w swojej głowie. I po trzecie, ja bym chciał powiedzieć, że na początku każdej rozmowy warto ustalić fundament. Mianowicie, jeśli my będziemy mówić na podstawie na podstawie wszystkich gazet, na podstawie internetu, na podstawie filmów, na podstawie tradycji, na podstawie historii różnych i tak dalej, nie będzie wspólnego fundamentu. Więc każdą rozmowę łatwiej jest prowadzić, kiedy masz ustalony fundament i fundamentem jest Biblia. Kiedy ustalisz, że będziesz używał jej jako prawdy. I nie musisz otworzyć nie wiadomo ilu wersetów, nie o to mi chodzi, ale niech to coś będzie czymś, do czego się odwołamy, żeby znaleźć wspólną podstawę. Okay? I kiedy znajdziesz wspólną podstawę, będzie o wiele łatwiej prowadzić ci rozmowę. Teraz, czasami jest tak, że ludzie mówią, a proszę Pana, nie, proszę mi tutaj nie otwierać Słowa Bożego, proszę mi nie czytać. Okay. I tak bywa. I miej to w świadomości, że ludzie czasami mówią, nie, proszę mi tu nie czytać, więc cytuj słowo.
Znasz niektóre fragmenty, znasz niektóre wersety, cytuj. I ile razy ja się spotkałem z tym, że rozmawiałem z ludźmi, nikt mi nie powiedział, proszę nie cytować mi Słowa Bożego, tak? Czasami byli ludzie, którzy powiedzieli, proszę mi nie otwierać i nie czytać, ale kiedy ja cytowałem, dla mnie nie ma różnicy, tak? Ale kiedy ja cytowałem, nikt nie powiedział, proszę mi nie cytować. Więc po prostu cytuj. Dlatego mówiłem m.in. o 1 Piotra 3,15, tak? Bądź gotowy zawsze do obrony przed każdym domagającym się od Ciebie. Poza tym, nie zawsze masz Słowo Boże przy sobie. I nie zawsze masz okazję dzielić się Ewangelią, o, bo Ty wyszedłeś na dużą ewangelizację, więc tylko wtedy będziesz to robił. Tak? Ty wiesz, jak to jest. Ty spotkałeś sąsiada, sąsiadkę, ty spotkałeś kogoś w pracy, albo chcesz mieć okazję, I często nie masz Biblii przy sobie, więc używaj tego, cytując po prostu niektóre fragmenty. I warto je cytować na pewno dobrze, tak? Warto je cytować w miarę precyzyjnie, jasno i konkretnie, więc naucz się niektórych wersetów na pamięć. To ci bardzo dużo pomoże. Okej, więc kolejność pytań podczas mojego studium będzie całkowicie przypadkowa. Ona nie ma jakiegoś porządku, ona nie idzie od najważniejszych do najmniej ważnych. Jeśli ty masz jakieś pytanie, możesz przyjść do mnie i będziemy o nim mówić następnym razem. Więc pierwsze pytanie, które mi wpadło do głowy, jest takie. Spotykam często ludzi i mówią, no, skoro, proszę pana, skoro Bóg jest Bogiem miłości, tak, no to on nie wrzuci nikogo do piekła. To jest bardzo popularne pytanie. Skoro Bóg jest Bogiem miłości, on nie wrzuci nikogo do piekła. I to, co ja będę odpowiadał ogólnie na wszystkie pytania, ja nie chcę, żeby to był dla Ciebie wzór i ideo. To absolutnie tak nie jest. Ja sam, kiedy odpowiadam, nie odpowiadam w jednakowy sposób, tak? Odpowiadam często różnie. I zdarza się, że czytuję te same wersety, wydaje mi się, że są bardzo dobre i trafione w sedno, ale rozmowa często ma różny charakter. Ktoś widzę, że rozmawia ze mną ze względu na, bo coś się stało konkretnego w jego rodzinie, tak? I ja mam to w głowie i pamiętam o tym, więc czasami zwracam bardziej uwagę na to, co, w czym się znajduje, w jakim stanie ta osoba i taki charakter trochę ma ta rozmowa, tak? Ktoś inny jest radosny i tak dalej, więc mam to w głowie i ta rozmowa będzie miała taki bardziej charakter. Więc w zależności od tego, co to jest. To są tylko przykładowe, co ja odpowiadam albo co można odpowiedzieć. Możesz z tego skorzystać, możesz z tego nie korzystać. I tak jak mówię, jeśli ktoś zadaje pytanie, przykładowo takie, albo twierdzenie, tak? Skoro Bóg jest Bogiem miłości, to na pewno nikogo nie wrzuci do piekła. Ja osobiście pierwsze, co robię, ja mówię, skąd Pani ma takie twierdzenie? Skąd Pan ma takie twierdzenie? Gdzie Pan to znajduje w Biblii? Tak? To jest pierwsza rzecz, którą ja robię, dlatego że ludzie mówią tak, ale nie znajdujemy nigdzie w Biblii tego. Nie znajdujemy, że skoro Bóg jest Bogiem miłości, to nikogo nie wrzuci do piekła. I w tym momencie ja troszeczkę podważam tak naprawdę, albo człowiek mówi, no ja nie wiem, tak? Okej, więc jeśli nie wiem, no to jest o czym porozmawiać, no nie? I co ja robię? Ja często staram się zgodzić z moim rozmówcą. Czyli ja, kiedy on mówi prawdę, kiedy on mówi coś, co jest rzeczywiście prawdziwe, ja mówię, wiesz co? To jest prawda. Mówi, ja się zgadzam z Panem. Pan ma całkowitą w tym rację, ale nie mogę zgodzić się w tym. I mówię, dlaczego nie zgadzam się w tym, a zgadzam się w tym. No nie? I to też, wydaje mi się, buduje jakąś rozmowę. Tak? Więc ja odpowiadam często, to prawda. Bóg jest Bogiem miłości i z tego powodu, że On jest Bogiem miłości, on właśnie posyła swojego Syna na świat. I to, że On posyła swojego Syna na świat, to musi coś znaczyć. Więc pytanie jest, skoro On jest Bogiem miłości i posyła swojego Syna na świat, po co On to robi? I kiedy ja powiem taki krótki wstęp, ja najczęściej mówię, niech Pan zobaczy list do Rzymian 5,8. Tak? I zobacz sobie ze mną, jak chcesz, list do Rzymian 5,8. I czasami osobiście daję ludziom do czytania, ale jak nie chcą, ja czytam. Nie jest to zwykle problemem. List do Rzymian 5,8 mówi tak. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I często czytam dwa razy, albo daję chwilkę czasu, żeby ktoś zaznajomił się z tym wersetem. Dlaczego? I mówię, niech Pan zobaczy. Bóg powiedział, że
sposób, w jaki on okazuje miłość, i rzeczywiście jest miłością, jest miłosierny, tak jak Pan powiedział, on okazuje to w ten sposób, że daje swojego jedynego syna. Kiedy? Kiedy byliśmy grzesznikami. I niech Pan zobaczy, on zestawia dwie ważne rzeczy. On zestawia miłość, którą okazał jednocześnie ze mną jako grzesznikiem. On mówi o mnie jako o kimś, kto jest grzesznikiem. To znaczy, że jest to powód, że ja muszę powiedzieć, ok, skoro on jest miłosierny, jest miłością i on chce okazać tą miłość z jakiegoś powodu, z jakiejś przyczyny. I ten werset daje nam wskazówkę, że z powodu tego, że byliśmy grzesznikami. Więc idę najczęściej do listu do Rzymian 3:23. Jedna strona do tyłu. I mówię, niech Pan czyta, jest napisane. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Czy Pan widzi? Biblia mówi, wszyscy ludzie są pozbawieni chwały Boga. I to jest powód, dlaczego Pan potrzebuje miłości Boga. To jest powód, dlaczego Jezus Chrystus musiał umrzeć na krzyżu. I dalej idę, 6:23. Łatwo zapamiętać. Jest napisane. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Bóg wyznaczył pewną cenę, którą każdy człowiek musi zapłacić z powodu grzechu. I w tym przypadku Bóg ustanowił cenę jako śmierć. Ja wiem, że to Panu może się nie podobać i może mi się nie podobać, ale to jest cena, którą Bóg zdecydował, że trzeba zapłacić. Tak jak wchodzi Pan do sklepu i kupuje Pan chipsy. Chipsy kosztują 5 zł i Pan musi zapłacić cenę, żeby wziąć te chipsy. Jest to normalne i tak samo jest z grzechem. Bóg mówi, że cena za grzech musi zostać zapłacona. I On mówi, że tą ceną za grzech jest niestety śmierć. I On wymaga śmierci od Pana i ode mnie zresztą. Ale jeśli Pan przeczyta werset do końca, zobaczy Pan dobrą nowinę i dobrą wiadomość. Jest napisane, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie naszym Panu. I to jest miejsce, kiedy zawsze powinienem iść w kierunku Ewangelii. Tak? Kiedy ja głoszę na ulicy, czy gdziekolwiek, ja powinienem być skupiony, żeby nie tylko, żeby odpowiedzieć na pytanie, ale jednocześnie zawrzeć w tym Ewangelię. Więc ja mówię, ok, skoro Bóg powiedział, że jest pewna cena, jest kara, jest zapłata, i jednocześnie On mówi o swojej miłości, że jest niezbędna do tego, to jest właśnie cel i powód. On te rzeczy jakby łączy i mówi, ok, z powodu swojego grzechu Pan nie może. Ale On mówi, z powodu łaski Boga Ty możesz mieć życie wieczne. Dlatego potrzebujesz tej łaski Boga. I powinniśmy być, kiedy dzielimy się Ewangelią, powinniśmy być jaśni i klarowni. Nie staraj się zagmatwać tego wszystkiego. Nie staraj się używać trudnych słów, które nie wiadomo, co dobrze znaczą, albo Ty wiesz, co one tylko znaczą. Bądź jasny i bądź klarowny. Do Ewangelii nie potrzeba zagmatwać wszystkiego i nie wiadomo, jak zakręcić. To jest absolutnie do niczego nie jest użyteczne. I pamiętaj, nie pozwól, żeby ludzie strącali Cię z Twojego tropu. Kiedy ktoś zaczyna mówić, o proszę Pana, ja pracowałem tu, a później za 3 lata się przeniosłem tam, a wie Pan, jak ja ten tunel drążyłem, a wie Pan, ile lat ja budowałem. Jejku, wiecie, Jacek już wie, o co chodzi. Nawet. Jest bardzo dużo ludzi, którzy po prostu chcą wygadać się ze swojego życia. I ja to rozumiem, tak? Ale miej na uwadze to, z czym przyszedłeś i po co jesteś, tak? Więc kiedy ktoś cały czas odwodzi od tematu, ty musisz do niego wracać, tak? Nie pozwól popłynąć tylko i wyłącznie w tą stronę, którą chce ten twój rozmówca. Bądź wrażliwy na to, co mówi, ale nie pozwól odciągnąć cię całkowicie od tematu. Twoim tematem, twoim, powiedzmy, zadaniem jest głosić Ewangelię. I chcij, żeby ten człowiek mówił, ty mów do tego człowieka osobiście. Dlatego, że ludzie mają tendencję na ulicy powiedzieć, a wie Pan, o, bo oni tak robią, a, bo tamci robili tak, to zrobią. Okej, ja pytam,
co z Panem? O wszystkich nam jest łatwo mówić, ale co z Panem? Jaki jest Pana stan przed Bogiem? Dlaczego Pan miał być uratowany? Dlaczego Pan by miał być zbawiony? Albo dlaczego Pan by miał trafić do piekła? Niech Pan nie martwi się tyle o tamtych, o nich możemy porozmawiać za chwilę, ale najpierw niech Pan weźmie pod uwagę siebie, tak? I gdzie jest Pan w tym całym planie, okej? Więc osobiście, mówmy osobiście do tego człowieka. Drugie proste pytanie, albo twierdzenie. O, co ja takiego zrobiłem, że miałbym być wielkim grzesznikiem? Mówi, ja nikogo nie zabiłem, ja nikogo nie okradłem, ja staram się żyć tak po prostu, bo to jest najważniejsze, żeby nie wadzić drugiemu człowiekowi. I ja mówię, okej, wie Pan co, to jest dobry cel. To jest dobry cel, żyć tak, żeby nie wadzić drugiemu człowiekowi. Ale czy Pan naprawdę uważa, że Pan jest dobrym człowiekiem? Okej, wie Pan co, zróbmy test, mówię. I proponuję zwykle bardzo prosty test tego, czy ktoś jest dobrym człowiekiem, tak? Bo ja pytam, na jakiej podstawie Pan twierdzi, że Pan jest dobrym człowiekiem, tak? Co jest standardem bycia dobrym człowiekiem? No, pomaganie innym, nie szkodzenie innym i tak dalej. Mówię, wie Pan co? To jest standard wymyślony przez Pana albo przez kogoś. Ale zobaczmy, jak Pan wypada w standardzie przed Bogiem. Tak? I kiedy ja to robię, ja zwykle idę do Księga Wyjścia, 20 rozdział. I Ty wiesz już, co tam się znajduje, prawdopodobnie, albo większość z Was. Księga Wyjścia, 20 rozdział. Mamy dekalog. I proszę, niech Pan przeczyta. A jeśli nie chce czytać, mówię, czy Pan pamięta jakieś przykazanie? I ludzie mówią, o tak, pamiętam, no na przykład nie kradnij, tak? Więc czytam. Jest napisane od 3 wersetu. Nie będziesz miał innych bogów przede mną, tak? O, nie mam, proszę Pana, żadnych innych bogów, okej. Okay. Nie biorą ludzie pod uwagę tego, że modlą się do Mary i takie rzeczy, tak? To jest dla nich, to nie jest oczywiste dla nich. No dobra, więc idziemy dalej. Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu, ani że, oj, tego to ja w ogóle nie słyszałem, tak? Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył, bo ja jestem Pan Bóg Twój, zazdrosny i tak dalej. 7. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremnie. No to mówią, zdarzyło mi się. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. No to chodzę w niedzielę do kościoła, tak? I ludzie po prostu mają tak wymijające odpowiedzi co do tego i tak nie biorą na serio tego, co Bóg napisał, że nie dziwię się, że ustanowili swój własny standard bycia dobrym. Dalej jest powiedziane, nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył. Ukradłem. Okazało się, że wziąłem coś swojemu bratu bez pozwolenia. Okazało się, że cudzołożyłem, że zanim zszedłem się ze swoją żoną, współżyłem z inną kobietą. I kiedy ja o tym mówię, tak, niekoniecznie śmieję się dużo osobiście, dlatego że chcę pokazać, że to jest poważna sprawa. I moje pytanie jest bardzo proste. Proszę Pana, jeśli Bóg miałby Pana osądzić tylko w oparciu o te 10 przykazań, czy Bóg uznałby Pana winnym czy niewinnym? I najczęściej jest zaduma. I grono ludzi przyznaje. No winnym. Okej, więc mówię, niech Pan zobaczy. To jest standard, który ustanowił Bóg. Przed Bogiem wcale nie wypada Pan dobrze. Pan wypada może dobrze przed człowiekiem, ale to nie ma znaczenia. Przed Bogiem Pan wypada źle i to jest problem. Natomiast są tacy ludzie, którzy powiedzą, a nie, proszę Pana, to są takie, że ja nigdy nie skłamałem, ja nigdy nic nie ukradłem, ja nigdy nie wzywałem Pana Boga na rogu. I zdarzają się tacy ludzie. Więc kiedy oni tak mówią, ja mówię, Pan mnie okłamuje. Dlatego, że Biblia mówi, że wszyscy ludzie zgrzeszyli. Wszyscy ludzie są winni tego. A jeśli nie, ja pokazuję Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. Dlatego, że w Nowym Testamencie wydaje się, że Pan Jezus Chrystus podwyższył standard jeszcze bardziej. Chociaż ludzie mówią, nie, Pan w Nowym Testamencie to Bóg jest taki miłosierny i puszcza. Ja mówię, jest miłosierny, ale jeszcze bardziej wydaje mi się, że podwyższa standard. I zobacz 5:28. Jest napisane tak. Lecz ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać,
już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. I o ile wtedy ktoś powiedział, ja nie cudzołożyłem z nikim, i to może być prawda jak najbardziej, zanim nie zszedłem się ze swoją żoną, o tyle, kiedy czytam to, że Pan Jezus powiedział, że ktokolwiek patrzy na kobietę i jej pożądał, już popełnił z nią cudzołóstwo, ciężko jest przyznać człowiekowi już, no zdarzyło mi się. Mówię. Ok? Inny, tylko drugi przykład, skoro już tutaj jesteśmy, 21 werset, zobacz. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi. Zresztą ja wam mówię, każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi. Ciekawe, co nie? Każdy, kto się gniewa na swojego brata. Gniewałeś się na swojego brata? Bóg powiedział, podlegasz sądowi. I dla ludzi nie jest to już normalne. Nikt nie zwraca w Biblii uwagi na takie małe rzeczy. Ale prawda jest taka, że one są. Więc kiedy dochodzi do takiego czegoś, ja idę, zobacz, do 19 rozdziału i do 17 wersetu. Mateusza 19, 17. Mówię, Pan się uważa za dobrego człowieka, a co jeśli Bóg, sam Jezus Chrystus, by miał inne zdanie na temat siebie nawet? Jest tak napisane, lecz On mu odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. I bez względu na to, czy Jezus Chrystus w tym momencie rzeczywiście miał na myśli swojego Ojca, czy miał na myśli siebie, ale w tym sensie, że okej, jeśli ty uważasz, że jestem dobry, to jestem jednocześnie Bogiem w takim razie, tak? I może i obie opcje są możliwe. Nie ma to większego znaczenia. Jezus powiedział, okej, nikt nie jest dobry z wyjątkiem. I to jest powód, proszę Pana, dlaczego Pan potrzebuje zbawienia. To jest powód, dlaczego Pan potrzebuje ratunku. Dlatego, że nikt nie jest dobry. I w oczach Boga, według testu, który przed chwilą przeprowadziliśmy, Pan nie jest dobrym człowiekiem. Panu wydaje się, że Pan jest dobry przed ludźmi, ale przed Bogiem Pan nie jest dobry. I z tego powodu potrzebuje Pan zbawienia. I tutaj po prostu jest okazja, żeby dalej głosić Ewangelię. Trzecie pytanie, trzecie zagadnienie, czy ja twierdzę, o proszę Pana, niech Pan tak nie mówi, piekło nie istnieje, proszę Pana, nie ma piekła, do piekła nikt nie pójdzie, piekło nie jest stworzone po to, żeby człowiek tam poszedł, przecież Bóg jest miłosierny, tak jak rozmawialiśmy, no może na tamte rzeczy się zgodzę, ale piekło na pewno to nie jest miejsce, które istnieje. Ja czasami odpowiadam, wie Pan co? Ja też wolałbym nie wierzyć w to, że piekło istnieje. Ale obawiam się, że byłoby to tylko moim pobożnym życzeniem. Obawiam się, że gdybym ja powiedział, że piekło nie istnieje, to by było tylko dlatego, żeby moje sumienie zostało uspokojone. Żeby moje sumienie nie musiało mnie oskarżać. Żeby moje sumienie nie musiało się trwożyć. Wie Pan dlaczego? Dlatego, że kiedy ja słyszę, że nie ma piekła, to znaczy, że ja mam przyzwolenie na robienie wszystkiego. A ktoś powie, nie, no nikt nie powiedział, że można robić wszystko. Ja mówię, tak, to prawda, nikt nie powiedział, ale skoro nie ma żadnej zapłaty, nie ma konsekwencji za to, więc ja prawnie mam możliwość, mam zdolność robienia wszystkiego, co mi się chce i co mi się podoba i na co mam ochotę. Dlatego Bóg czasami używa takich rzeczy, żeby zastopować coś. Więc pytam często, czy Pan wierzy w niebo? Tak, proszę Pana, ja wierzę w niebo. Widzi Pan, ja nie mogę sobie wyobrazić, dlaczego Pan miałby wierzyć w jedną rzecz, ale w tą drugą Pan by nie wierzył. Dlaczego miałbym powiedzieć, że tak samo jak jest użyte słowo piekło w Biblii i tak samo słowo niebo w Biblii, dlaczego Pan miałby wierzyć w jedną, a w drugą nie wierzyć? Dlaczego ja miałbym odrzucić te rzeczy? Tylko dlatego, że mnie oskarżają i są trudne? To jest zła droga. To powoduje tylko... To powoduje, że ja staję się obłudnikiem.
Co gorsze, ja mówię często, Pan stał się sędzią. I człowiek pyta, przepraszam, ja nie rozumiem, jak to stałem się sędzią. Pan osądził samego Boga. O, proszę Pana, ja bym nigdy nie osądził Boga. Absolutnie, nikt mnie tak nie mówi. Okej. Pan powiedział, że Pan wierzy w niebo, ale Pan nie wierzy w piekło. Wie Pan, co Pan zrobił? Pan otworzył Biblię, w cudzysłowie, i Pan przeczytał, a tak, w to uwierzę, ale w to nie uwierzę. Pan stał się sędzią. Słowa Bożego. To jest bardzo niebezpieczne. I to jest tylko nie tylko niebezpieczne dla ludzi tam, ale niebezpieczne dla nas. My tak czasami robimy. A to mi się podoba i to mi się podoba, ale to jest zbyt trudne. Nie. Oj, nie bądź sędzią Słowa Bożego. Uważaj. Nie sądź samego Boga, bo to jest bardzo niebezpieczne. Okej? I kiedy mówię o piekle, nie zawsze zaczynam od wersetów, tak? I tak jak mówię, nie ma jednego wzoru. Możesz zacząć od wersetów, możesz zacząć od czegoś, jak ja powiedziałem, a możesz zacząć jeszcze w zupełnie inny sposób, tak? I kiedy mówię, ja uważam, jest dużo dobrych wersetów na temat piekła. Przykładowo uważam, że Księga Izajasza, 30 rozdział, jest bardzo dobrym rozdziałem, żeby pokazać coś o piekle. Księga Izajasza, 30 rozdział. I daje czytać, tak? Są czasami wersety, które ja bym chciał, żeby człowiek samemu przeczytał i zobaczył na oczy. 30:33. Od dawna bowiem przygotowane jest piekło. Ciekawe. Także dla samego króla jest przygotowane. Uczynił je głębokim i szerokim. Jego stos to ogień i wiele drew. Tchnienie Pana jak strumień siarki rozpala je. I najczęściej pytam, okej, co Pan myśli o tym, co tutaj jest napisane? I odpowiedzi są różne. A, proszę Pana, to jest przenośnia. Czasami natomiast człowiek powie, będzie milczał, tak? Bo nie wie, co powiedzieć. I lepiej jest milczeć i nie wiedzieć, co powiedzieć, niż powiedzieć za dużo. I kiedy człowiek to przeczyta być może sobie jeszcze raz, ja pytam, co Pan tutaj widzi, tak? I on mówi, ja widzę piekło. I dla kogo jest przygotowane? No, ten werset mówi, że jest przygotowane dla króla i nie tylko dla króla, dla różnych ludzi najprawdopodobniej. Kto je rozpala? Jest napisane, że tchnienie Pana, Bóg stworzył to. Bóg stworzył to piekło, tchnienie Pana rozpala je. I czasami człowiek się przestraszy. To prawda w tym momencie. I zobacz od razu 33:14, skoro jesteśmy tutaj. 33:14 jest napisane: grzesznicy na Syjonie zlękli się, strach ogarnął obłudników. Kto z nas może przebywać przy trawiącym ogniu? Kto z nas może przebywać przy wiecznym płomieniu? Odpowiedź jest prosta: nikt nie może. Ale prawda jest taka, że grzesznicy i obłudnicy będą przebywać tam. Ten werset mówi bardzo wyraźnie i mówi przy okazji tym, że są ludzie, którzy przestraszyli się tego. Proszę Pana, są ludzie, którzy w Starym Testamencie, gdy słyszeli takie słowo, przestraszyli się, że jest coś takiego. I z tego powodu, że przestraszyli się, oni powiedzieli, okej, my nie chcemy, my się boimy. I wie Pan, co Pan może zrobić? Kiedy się Pan przestraszył i Pan się boi, Pan potrzebuje ratunku od tego Boga. Pan potrzebuje kogoś, kto Pana uratuje przed tym czymś. I prawda jest taka, że ja mówię, niech Pan nie będzie obłudnikiem, jak ta osoba tutaj. I niech dla Pana nie będzie za późno. Bo kiedy Pan umrze, jest za późno. Pan stracił wszelkie szanse na to, żeby zostać uratowanym od tego płomienia wiecznego. I to, czego ja używam często, jest list Judy, siódmy werset, Judy 7. Tuż przed Księgą Objawienia. Judy 7. Jest napisane tak. Tak samo Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które w podobny sposób jak i one oddały się nierządowi,
i podążały za cudzym ciałem, służą za przykład, ponosząc karę wiecznego ognia. I mówię, czy Pan widzi? Jest powiedziane wiecznego ognia. Jest to ogień, który nie gaśnie. Sodoma i Gomora, o której Pan na pewno słyszał, jest powiedziane o nierządzie. Ktoś, kto pożądał nie swojego ciała w nieodpowiedni sposób i w nieodpowiednim czasie. I być może będzie tak, że wcześniej ktoś przyznał się na podstawie testu tego, który robiliśmy. Okej? Tak, proszę Pana, ja współżyłem, ja pożądałem. Niech Pan zobaczy, co jest napisane o takich ludziach. I od razu werset 14 i 15. O nich też prorokował Henoch, siódmy po Adamie, mówiąc: oto idzie Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników spośród nich za wszystkich i za wszystkie ich bezbożne czyny, których się bezbożnie dopuścili, i za wszystkie ostre słowa, które wypowiadali przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Słuchaj, to ten przykład jest jeszcze bardziej dosadny. Dlatego, że jest tutaj powiedziane, że on idzie dokonać sądu nad wszystkimi bezbożnikami. I on mówi tutaj bardzo wyraźnie, że ludzie, którzy dopuścili się bezbożnych czynów, więcej. On mówi, z nich Pan zobaczy, co tutaj jest napisane. Za wszystkie ostre słowa, które wypowiadali przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Jeśli Pan wypowiadał bezbożne i nikczemne słowa przeciwko Bogu w swoim życiu, niech Pan będzie pewny. Bóg idzie po Pana, żeby Pana sądzić. I to jest kolejny raz, okazja, żeby zacząć głosić Ewangelię. Tak? To jest miejsce, które otwiera tą sferę. Więc krótkie wnioski. Po pierwsze, ustal fundament. Pamiętaj, że każda rozmowa jest inna i można ją prowadzić w inny sposób. Nie ma jednego doskonałego wzorca. Bądź wrażliwy na ducha. Cytuj dobrze, bądź jasny i klarowny. Nie staraj się zagmatwać wszystkiego i nie pozwól, żeby odwieść się od tematu całkowicie i rozmawiać ze wszystkim, co jest w ogóle nieużyteczne. Dalszy ciąg.